Halo, halo, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z Hogatem. Dzisiaj to jest kolejny odcinek z Piotrem już, no i gramy tym razem w PUBG'a mobilnego. Przedtem graliśmy w Farminga, teraz gramy sobie w PUBG'a i lecimy tutaj ofensywnie na Pekado, gramy na mapie Miramar. Oczywiście, jeżeli wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, nie zapominajcie o dzwonku powiadomień i wbijcie na kanał do Hogatego. Zostawcie suba, good. Zostawcie suba, good, good. Ale leci tutaj ludzi, Piotr. Będziemy na przypale. Ludzie, miejmy nadzieję, że to my znajdziemy broń jako polski składron. A, bo mamy polskie te flagi, no. Dupniemy po prostu. Ale FPS-y mi poleciały, ty, jak w zwykłym PUBG-u normalnie. No to za dużo ludzi, nie? Ponadziałam. 4 osoby co najmniej tutaj widzę. 8, o Jezu, ile tam z tyłu jeszcze tego dziadostwa leci. 10 osób co najmniej. 12 osób. Oj, czuję, że to będzie szybka gierka. Szybkie Pekado. Szybkie Pekado. Idę na te domki tutaj po lewej. Goście biegną na te domki już. Tak, widzę. O nie, dajcie broń. A ja dajcie. Na górze wylądowałem. Ja też, pistolety jakieś tutaj tylko są. Ale mi FPS-y lecą, co jest grane? Tak samo. Halo, gro mobilna. To jest tylko pusza. Lekko biłem gościa. Dobra, wjeżdżam przez okno do domku. Ale tu jest przypał, Piotr. Jest pompa. Ty, te shotguny mogą tutaj fajnie działać, próbuję go. Jest gość! Pyk mu! Pyk, dobra, leży. Pykaj. Ale mnie obił trochę. Ty, powiem ci, że zestresowałem się. Masz go? Tak, jakiegoś jednego pyknąłem. Tutaj jest gość w domku. Podnosi coś. Dobra, leży. Drugi frag. Elegancko, coś mamy. Jezu, jakie emocje na samym starcie, patrz, dopiero wbiliśmy. A tu już taka dyskoteka. Ja potrzebuję amunicji do tego, do kałacha. Ja Wektora właśnie podniosłem, do kałacha nie mam nic. Na kasynie jest na górze na dachu. Na kasynie na górze, dobra, ja się leczę szybko. Bandaże, Jezu, pograłem w rolę ostatnio i zapomniałem, kto się gra. Pyk, 1:9, muszę w tego zwykłego PUBG'a też pograć. No. Może zwykłym... tylko rolę wleciało, więc... Trzeba coś nagrać ze zwykłego PUBG'a jeszcze jakiś... Winek, nie? Byśmy coś wygrali tam kiedyś. No gościu. Jest emeczka, za pompę, dobra, jest emka u mnie, Piotr, więc też jest elegancko. Pyk, jest jakaś amunicja, jest ammo do kałacha 30. To ci będę mógł dać, jak dostał chcesz. Dostał dwa łby na tym kasynie, gość. Chcesz 30 do kałacha? No, pewnie bym chciał. Chodź tu szybko, Piotr. Idę do ciebie. Ty, czekaj, ja mam... Dobrze, jest to wyłączone. Masz tutaj 30 do kałacha. Nankę. Jedziemy z nim. Weź mnie posłaniej na te kasyno. Wejdę. Jest kolejne 30 do kałacha, nie podniosłeś. Weź mnie posłanie na to kasyno. A ja tam nie widzę. Biega tu. Dobra, dojazd. Jest gość w oknie. Jest nog. Dobiłem ci go. Dawaj, najsik. Drugi powinien być na górze teoretycznie. Dobra, to jedziemy nie z nimi. Nie ma go tu, więc musiał zejść do dołu. Musi być w kasynie gdzieś. Kasynie gdzieś biega. Tak. Jest na dole w kasynie, sam dół. Widzę, idzie na schody. Wybiega tak. Po schodach. Leży. Jest frag. 4 kile na moim koncie. Nice. Jak tam u ciebie, Piotruś? Ja mam jednego, ale mam asystę. Dobra, to git. Biorę M-kę tą fajniejszą. Przeładuję ją. To jest PUBG, tutaj jest moc, tutaj to ciśniemy. Pyk, biorę bandażyki, biorę teraz Ferzejda. Czapkę mam trochę zbitą, ale... Kurde, specjalnie pognałem ich śmignąć, to mi tak osłaniał, że pozabijał ich, no fuck. Dobra tam! Wiesz, że ze mną to ciężko pofragować te gry komputerowe. No to, niestety, no co ja mogę powiedzieć. Dobra. Ja to się podleczę troszkę. Bo tak wiesz. Lecz się, Sylwester, lecz się. Leczę się, Piotr, leczę się. 60 ammo do M-ki. W hotelu. Dobra. Dojeżdżamy tam, nie? Gramy na dojazd. Znakowany na górze. O nie to użyłem. Zero muszę użyć. Dobra. Gosiak się na mnie czaił. Pode mną jest jeden. To czekaj. Jeden na górze do niego pobiegł, może go podnosić. Na tym dużym budynku takim, tak? Tak. Tu na samej górze jest gdzieś przy ścianach. Jeden pod tobą gdzieś? I chyba jeden jest pode mną jeszcze, bo tak słyszałem. O, i tu biegnie dwóch gości. Na ale arenę jeszcze wiary tu biegnie. Mam. To biorę. On podnosi ziomeczka na pewno w tym bloku. Jest gość? O, ale mnie przeciągnął, ty! Noka dostałem ze SKS-a. Chowaj się. Idę do ciebie. Dobrze, że ci wpadłem tutaj akurat, nie powiem ci. No tego się nie spodziewałem, ty! Podjeżdżają chyba. Przeciągnij.
Jest jeden. Dobra, nice. Masz dwóch? Tak. Brawo, Piotruś. Ledwo, ja widziałeś, ile ja miałem życia? No widziałem, to taki close jest. Gościu miał hełm trójkę w ogóle. Ty, co no zbiło w PUBG mobilnym tak dzisiaj? Znaczy, nie biją ciebie jeszcze, nie? Ale młyn ogólnie, bez hitu. Ja się muszę podleczyć. Dobra, Fersa, idę biorę, ty kasku nie masz. Bez hitu na tym. Ciężko, ciężko, powiem ci, że naprawdę to jest ciężka gierka. W tym momencie. Dobra, to ja bym chciał tutaj... Tu jest jeszcze kolejnych dwóch. Myślałem, że ktoś nejda rzucił, a to ten poleciał. Zonka. Czekaj. Akcja lutacja. Mi się samo popodnosiło wszystko. Ja bym chciał szczerze powiedziawszy, bym chciał zgarnąć, wiesz? Ja to SKS-a bym sobie wziął z gościa. No ja właśnie SKS-a. A, ty go wziąłeś, dobra, właśnie tak. Myślę, że mi z tej, wiesz... Chcę jeszcze śmignąć tego Skara. Ludzie tu idą. Dobra, idę na górę już. Chodzi! Dobra. Antony Trip. Dobijam. Gdzieś mnie ostrzela. Hotel. Nie wiem skąd. Na balkonie. Drzwi się otwierają. Masz ammo do piątki? Masz ammo do piątki? Właśnie nie! Dwóch jest gości w hotelu, widzę drugiego. Jest jeden nog? Mam 30 ammo tylko do piątki. Gdzie w hotelu dokładnie? Koło mnie jeszcze, koło murku. Dojeżdżają mnie. Dobra, jest zabity. W hotelu był na piętrze, na drugim piętrze lewa strona balkon. Ja potrzebuję ammo do piątek, ja nie mam ammo w ogóle. Ja nie mam w ogóle nic ammo. Do kałacha ci mogę dać, jak chcesz. Na blisko, no do kałacha mam, ale właśnie nie mam na tego Skara. No ja mam teraz 80, bo podniosłem troszkę, to ci mogę dać 30, jak chcesz. Podniosę na razie kałacha po prostu. Dobra, możemy kogoś jeszcze tutaj mieć, nie? Pewno. O, 6 kili mam aktualnie. No i cały czas tutaj cisną. Na hotelu gościa położyłem. Ten hotel bym dojechał. Trzeba to zrobić, tylko poczekaj, ja się muszę podleczyć, nie? Bo dobra, ja dobra. Traciłem HP w jednym momencie, w drugim momencie. Biegają po tym hotelu jeszcze, ja słyszę. Jest gość hotel na górze. Położył mnie. Ej, z pompy, z jakiej odległości? Chowaj się. Schowany jestem za murkiem. Dobra, podnieś. Dostał noka. Ej, ale jak mnie zdjął z tej pompy, widziałeś? Dwa strzały i po mnie. Łeb. To jest właśnie ten random na pompach. W łeb mnie nie trafił, kamizelkę dostałem. Kask 100%. Nienaruszony. Co za bullshit. Gdzieś musi drugi być drugi ziomek od niego, tak. Jest, bo tam chodzili. Nabiegają tam. Co, dojazd za bliska, nie? No ale wiesz, że dojazd to się... Jak się najprawdopodobniej to skończy dojazd? Na pompach. Na samej górze są, jeden się leczy. Rzuciłem jednego najda tam. Dobra, biegają. Rzucam drugiego jeszcze. Ja od drugiej strony spróbuję, tu od arenki. Mam jednego noka. Nice. Nie wiem gdzie jest, nie wiem gdzie jest, uważaj. Obity mocno już. Wiem gdzie jest. Ja tak strzelam sobie. Ale wyczekiwał mnie tutaj, ale dostał. A, czyli nie podniósł tego ziomeczka. Nie dał radę, nie dał radę, no. Dobra. Ale mi pociągnął z tej pompy jeszcze, patrz. To byli prawdziwi gracze, na 100%, bo... Ty, chyba no, wszyscy ci to no, no bo ładnie każdy gra. Każdy coś zrobił. Ty, może botów rzeczywiście nie ma w tej gierce, jak się troszkę pogra. Jak się zacznie od Silvera, XD. Gdzie ty ich zabiłeś w ogóle? Mówię, no tutaj. Jeden tutaj, a drugi tam obok w pomieszczeniu. Ty drzwi zamknąłeś? Tak, bo chciałem kliknąć ekwipunek, ale no kliknęło drzwi. A jeden no a drugi gdzie? Jest tutaj. Ammo nie mam do M-ki. No cały czas brakuje mi ammo do M-ki. Ja na ten gram, dlatego na kałacha, bo nie mam innego. By tego SKS-a wezmę, ale... Ktoś biegnie. No. I otrzymamy mamy dojazd uważaj, na chacie. Uważaj. Tu gdzie stoisz? Wybiega już! Dobra, dostał. Nice. Dobiłem go. Uważaj. Brawo. Ale mi się postać zbugowała. Dobra, troszkę ammo miał i kask trójkę. Delikatnie zbity. Ale jak goś wjechał agresywnie, nie?
Może to był bot. Akurat nie. No bo coś za ostro wyjechał ty. Chociaż może chciał może dojechać, nie wiadomo. I mu to nie pykło. Strefę mamy cały czas. Z niego wziąłeś. On mało miał. Dobra, wjeżdżamy na arenę. To inna sprawa. Dobra. O Jezu, trzeba wjechać na rękę, ale jaki mecz przypałowy, to jest cały czas taki młyn. No i dobrze, dobrze. Że to jest masakra, no. Sobie przynajmniej postrzelać możemy fajnie. Fakt, jest ammo do MK i do koła, więc git. Ja bym chętnie tę MK właśnie zgadzał, jakieś ammo. Jezu, z mi gardło siedzi, powiem ci, Piotr. Z tych emocji chyba. No kam za 3. Tak. Do MK będę miał do oddania już teraz, mam 200 przy sobie, więc gites. Tak, znajdziesz jeszcze lepszą, to ja wezmę wtedy. To powyżycą, co mi jest niepotrzebne. Tu się też pozabijali na początku. Dobra. Ojej, jaka lunetka tu jest. Tłumik? Ósemkę ja mam. Dlatego to już 6 wyrzuciłem. Ja sobie 6 zostawię. Ty, tutaj się zabijali, ale lucone tak, nie było. Tak, tu niżej też się pozabijali. Bo to są rzeczy do podniesienia, takie wiesz. W miarę legitne, kamizelka 3. Oni się tu podnosili rzeczy w sensie z nich. Tych gości, no też podniesione. I się porozwalali tam. Łe. Dobra, mamy środek zonki. Nie, broń wymienił cały czas. Ty byś broń cały czas wymienił, no ja nie mam tego. Nie chcę grać na dwie bronie na, wiesz, na siódemkę, na kałachy. Szczególnie, że mam mało ammo, no na kałachę i SKS-a nie chciałbym grać. Ja mam na SKS-ie 100 ammo, na MC 300. Ja mam 220. Na wszystkim razem 130, także... Wow. Mówię, dobra, tu są jakieś skrzyneczki, ostro. Może to jeszcze obadam, czekaj. Tu lucone było. Jest SKS i ammo do SKS-a. Ammo przynajmniej wezmę. Tu jest jeszcze jedna skrzynka. Tam jest jeszcze jedna skrzynka. Tutaj mamy... nic. Pusto. Pusto stan. Tak, tak, pusto tutaj było. No i dobra. Czekamy chwilę, teraz mamy ten moment taki, gdzie trzeba chwilę poczekać. Gdzie trzeba chwilę sobie odpocząć. I zaraz będzie pewnie dyskoteka grała, nie? Z każdej strony. Się zapowiada, 27 osób zostało przy gierce. Więc można byłoby gdzieś na jakąś górkę w sumie podskoczyć, wiesz? No chodźmy tutaj, no, przed nos. Mamy bagoja teoretycznie, także... To ty kieruj. A ja sobie będę... na tamtą górkę, wiesz, po lewej, tam gdzie kiedyś giereczkę wygrywaliśmy. No to go. Kieruj, a ja sobie będę strzelał z bagoja. Dobra. Mam więcej ammo, to będę mógł, wiesz, przeciągać, nie? Jak coś zobaczę. Okej. Tam nikogo nie widzę. I tu wcześniej w ogóle na stacji benzynowej widziałem lądujących gości jeszcze, ale nie wiem. Oni mogli dojeżdżać tutaj, oni mogli tutaj. Też mogli. Tutaj nam zrobić dojazd. Dobra, wyjdziemy sobie tu na górkę i będziemy stąd patrzeć mniej więcej. Dobra. Co tu się dzieje? Wydaje mi się, że za chwilę jakiegoś face checka możemy mieć. Jest taka szansa. Dobra, ładujemy się tu. Pik. Ten hangar. Dookoła siebie. Czysto. Jest ok. Czysto. To wyciągamy lunetki. Skopy, ósemeczki, czwóreczki, szósteczki i jedziemy tutaj z gośćmi, nie? Dobra, popatrzę w ten dół. To ile ludzi było na pykado? Z 12, nie? No ja mam 7, a ty? Ja mam 5. No to było trochę więcej. Bo jeszcze tam się między sobą zabijali, tak, 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 tak. I do tych 12... Jezu, myślałem, że to auto jedzie, a to samolot leć. Czyli wydaje mi się, że to było 12 graczy plus kilka botów. Jest taka szansa. Wydaje mi się, że botów nie widać wylatujących na tym. Bo ten gość na głupa, co na przykład wylatywał, tak, wleciał w nas, co nie? No to. Wleciał na schodek, to był bot, myślę. Ale ci, co grali dwójkowo, to byli ludzie, ci wszyscy. Zalecieli, no. 12 gości, których widzieliśmy, to byli gracze plus. Ci, co mnie wyklikali, botów. To byli ludzie. Tak, ten gość z shotguna, co ci, no to. To był definitywnie człowiek. To był człowiek, ale ładnie goś grał. A może jednak bot? No nie wiem, z takiej odległości z pompy. Jakbyś wyczyścił na 2 strzały, no to jest, wiesz. Ja sprawdzę sobie szybko jeszcze kamerę tutaj, bo mi na 6 impossible, lata nie? Strasznie szybko. Ja mam wszystko dane tam na najniższe chyba i ten sens ustawiony. I wydaje mi się, że to najlepiej działa. I jadę po zrzut. Dobra, ja cię będę osłaniał.
Ten już zbiegł na dół, po to wjechaliśmy na górkę, żeby już zbiegł sobie. No tam ludzie będą. Tylko nie przejedźmy. Mam tak. Panie paragraf! Patrz, gdzie ten zrzut leci, żeś mnie nakierował, dobrze. Za budynek ten duży. Teraz widział. To ja tam pojadę i face check od razu. Może tak być. Jest taka szansa. Bo ja cię nie osłonię stąd. No, wiem. Dobra, to na własną odpowiedzialność i głupotę robię. Kopci się tam pięknie, ale dasz radę, to luźno. Wiesz, grałeś w innego PUBG'a. Lata doświadczeń powinny cię nauczyć, że bierzesz zrzut, wygrywasz gierkę i cofka. Ja nie chcę mówić, kto tu najwięcej fragów na Miramarze zrobił, grając duoski razem. A, nam. Ja ostatnio na Sonoku 21 zrobiłem, czy 23? Tu, na mobilu? Tak, solo na składy zagrałem. Masz kogoś? Auk tu był. I luneta 8, którą wezmę. 23 albo 21 miałem. Ogólnie wchodziło tak pięknie, że mówię ci. Goście do mnie przychodzili, a pach. Będę mógł ci 60 ammo rzucić do... Mam dużo wszystkiego. A. Ale wiesz, ja tam wylądowałem na tego, na bootcamp, nie? I... No. Na bootcampie dyskoteka. Solo na składy. Do koła. Z bootcampa wyskoczyłem 14 fragów chyba. Już miałem. Dobra, my musimy teraz na tę strefkę co najmniej. Do koła chciałeś ammo trochę? No z 30 mogę ci dać. Mówię, ja mam dwie bronie na kałachowe, a mam 120 ammo. Gdzie są ci ludzie, Piotr, ty mi powiedz? No wszyscy, wiesz, to teraz cała reszta tych ludzi musi się dopiero zebrać, która poszła gdzieś indziej całkowicie. Tutaj zrzut był. Wyczyściliśmy, powiem tak, wyczyściliśmy prawdopodobnie wszystkich graczy, którzy tu mogli być przez te ileś minut teraz, nie? Teraz boty mogą być, no. Marzę ci, wyrzuciłem to. Dobra. Tak. No to żeś 30 wyrzucił. To bierz te 80. Wziąłem już. Ale tak gramam. Nie będę pytał 5 razy. Potrzebuję amunicji. A nie wiem, jak to się rozdziela na tym PUBG. Może jak na normalnym? A no może tak. Nie wiem, kontrol nie zadziałał mi. Dobra, tutaj czysto. Piotr! Słucham. Gdzie ci goście są? Nie ma ich. Resident Sleeper gierkę mamy teraz, bez kitu. No, musimy poczekać, no mówię, wybiliśmy po prostu na początku wszystkich. Teraz myślisz, nie ma kogo bić. Chce do nas podejść? No ja bym podchodził. Też bym podchodził. Ja jakbym grał, to bym podchodził. Środek mapy i na heady, no najlepsza taktyka na tą giereczkę, nie? Dobra, tutaj czysto. Ulala, to krzak. 23 graczy oprócz nas, także... No to jeszcze po 10 fragów by się przydało. Nawet się nikt nie strzela, no. Kolejny samolot leci ze zrzutem. Ludzie, którzy są, bo pewnie, powiem tak. Jest pewnie kilka botów w tej liczbie graczy. Też ludzie, którzy kampią. A reszta ludzi jest gdzieś po prostu, gdzieś indziej, no w dupiu. A my dalej mamy strefę na Pegado. No, leci kolejny zrzut. Wiesz co, idę na dach budynku tego dużego na Pegado. A ja sobie podjadę pod zrzut. A i czuję, że mogę tam zaliczyć dyntkę. Ale próbuję. A nie zaliczaj pan dyntki. Próbuję. Panie Fertku, proszę dyntki nie zaliczać. Luźno, patrz, odpaliłem bagoja. Pyk, odpalam mu nitro. Jadę po zrzut, nie? Ty nie bądź taki szybki i wściekły. Podnoszę w zrzut i wygrywam gierkę, Need for Speed. Jaki dzisiaj dzień w ogóle jest? Wtorek chyba, tak? Jest jako gleba. Dzisiaj, kiedy to nagrywamy? Środa jest, już. No. A, nagrywamy to wtorek jeszcze. Ej, czekaj, bo się gra wiksuje. Halo! Co jest grane, ty? To jest? Nie wiem. Pan na bagosza, co się nie dzieje? Nie umieraj. Nie umieraj. Gość mnie dojeżdża. HP nie mam. Tutaj jest. Ej, gra mnie zbugowała. Dojeżdża mnie. Co ty zrobił? Zobaczysz na filmie, ty. Widzę cię. No dojechał mnie. Zobaczysz na filmie, co się stało. Jechałem bagoszem, zaczął mi podskakiwać do góry i wiesz, kręcić kółeczkę i mnie zabił. Ten gość. Serio? Taki bullshit? Co za dziadostwo, ty! Patrzcie, ten bagosz dymi w ogóle, widzisz? Co za badziew! Czy gość? Możliwe, że bot.
A, tam są. Ale urwał ty raz. Raz urwał, no. O, biją Piotera, biją, biją, biją. Ale udało się. Gdzie są inni ludzie, żeby pomóc? Za nie ma! Już nie ma innych ludzi, boty zostały same. Jestem w dupie, jak ja będę musiał się z nimi strzelać do końca teraz. Ja gripa nie mam do SKS-a. Dobra, wychyl dwa heady i pozamiatane. Ta, to wychyl dwa heady, jak ja nie mogę ich namierzyć. Ja nie wychylę, bo mi bagosz zbugował się i mnie zabił. Co dopiero, wiesz, dostałem M24 w łeb. Ale ci zapakował. Cały gir po prostu. No i nie wyszło dzisiaj, dzisiaj nie wygraliśmy. Ostatnio poklikaliśmy, dzisiaj się nie udało, więc mam nadzieję, że wam się ludzie... Zabrakło gracza! No bo mi gra się zbugowała. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień, wbijcie do Piotera, no i trzymajcie się, do następnego, cześć wam! Hejka!